Cześć! Dzisiaj jestem w gościnie u Karola Nienadowicza w Krakowie. Karol jest jednym z najpopularniejszych, najbardziej utytułowanych fotografów górskich w Polsce. No i jego zdjęcia nieustannie zwalają mnie z nóg, dlatego bardzo się cieszę, że mogę pokazać i przybliżyć wam tą fotografię, o której zresztą mogliście już słyszeć, jeżeli słuchaliście podcastu Małopolska w stylu slow. Wtedy przez pół godzinki rozmawialiśmy z Karolem właśnie o fotografii w Małopolsce, o fotografii teatr. Natomiast dzisiaj porozmawiamy sobie bardzo szeroko, nie tylko o fotografii i nie tylko w Polsce. Będzie o górach, o tym, jak fotografować góry, czym jest fotografia w ogóle, gdzie najlepiej fotografować nie tylko Tatry i wiele innych ciekawych rzeczy. Także dzisiaj odcinek dla wszystkich miłośników gór i fotografii. Zabieramy Cię w dobrą podróż po Polsce i świecie. Znajdziesz tu przygodę, slow travel i świadome podróżowanie. A czasem i reportaż. Ja nazywam się Kasia. A ja Kuba. Subskrybuj ten podcast, by nie ominął Cię żaden odcinek. Znajdziesz nas na Instagramie, a jeśli cenisz sobie naszą pracę, możesz zostać naszym patronem. Albo patronką. Link znajdziesz w opisie. Ale na początek małe ogłoszenie. Pomyślałem, że podcast górsko-fotograficzny jest świetną okazją, żeby ogłosić plener fotograficzny. Już wielokrotnie odgrażaliśmy się, że fajnie byłoby się spotkać z wami, słuchaczami, bo dostajemy od was mnóstwo wsparcia, nie tylko w postaci wpłat w serwisie Patronite, ale również dużo ciepłych słów, komentarzy, wymiany myśli i naprawdę chcielibyśmy się z wami spotkać na żywo. No i trochę pogłówkowaliśmy i stworzyliśmy ku temu okazję, a mianowicie plener fotograficzny na Podlasiu. Będziemy spać w Supraślu, o którym też mogliście posłuchać w odcinku poświęconym Podlasiu. No i robić zdjęcia od rana do nocy i rozmawiać o zdjęciach i siedzieć przy ognisku spożywając trunki, o których oczywiście też wspominaliśmy. Także w opisie do tego odcinka na YouTubie, albo na naszej stronie, albo na Instagramie znajdziecie link do zapisów na tenże plener, który będzie w trzeci weekend lipca. Super pora, żeby odwiedzić najpiękniejszy i najmniej znany region w Polsce. Zapraszam. Chciałbym podziękować bardzo serdecznie naszej nowej patronce, którą jest Kasia, ponieważ to właśnie dzięki niej i innym patronom mogłem sobie przyjechać do Krakowa, postać pół godziny w deszczu, czekając, aż przyjedzie autobus, ale autobus nie przyjechał, więc musiał przyjechać po mnie Karol i mogłem zakłócić mu ten spokojny piątkowy wieczór. Cześć Karol. Cześć. Ty fotografujesz od lat 18 lat minęło już, więc i zacząłeś 19 rok. I zacząłeś oczywiście analogowo. No nie dało się inaczej, to prawda. Tak, co to było, Zenit? No Zenit, znaczy pierwsze aparaty to w ogóle były jakieś tam małpy, małpa Vivitar, taki aparacik, gdzie zdjęcia wyglądały po prostu tak, że się nie dało na nie patrzeć, ale potem był faktycznie Zenit, na którym tak naprawdę się nauczyłem fotografowania ze względu na to, że parametry ekspozycji, które ogarnąłem w tamtym okresie, w zasadzie ta wiedza służy mi do dzisiaj. Czy myślisz, że to jest dobry pomysł, żeby właśnie niektórzy fotografowie tak mówią, że naucz się robić zdjęcie na taśmie, to będziesz lepszym fotografem również cyfrowym. Ma jakieś znaczenie? Znaczy ja nie wychodzę z takiego założenia. Myślę, że mogą być różne drogi. W przypadku moim ta droga była jakby obowiązkowa, dlatego że się nie dało inaczej zacząć. Ja się fotografią zainteresowałem w momencie, kiedy zacząłem chodzić po górach. Jakby te dwie rzeczy zaczęły się w tym samym momencie, dlatego że na pierwszą poważną wycieczkę w góry zabrałem aparat. I od tego się zaczęło i faktycznie to moje zainteresowanie fotografią gdzieś tam było takie trochę pełzające wraz z jakimiś innymi rzeczami, którymi się zajmowałem. I ta fotografia dopiero tak naprawdę po ponad 10 latach wyszła na pierwsze miejsce w moim życiu. Dlatego, że wcześniej ona była jakby przy okazji. Poświęcałem jej dużo czasu i dużo sił, ale jednak to było gdzieś tam przy okazji. No i ta droga analogowa była konieczna, ale tak naprawdę ja nie lubiłem robić zdjęć na analogu i gdybym miał zostać fotografem na filmie, to prawdopodobnie po 2 latach bym przestał robić zdjęcia, dlatego że miałem poważny kryzys już po krótkim okresie fotografowania właśnie na filmie. Z pomocą w tym momencie przyszła właśnie fotografia cyfrowa, dlatego że dla mnie zawsze ważniejszy był efekt niż proces. Mi się zawsze bardziej podobało finalne zdjęcie niż długi, żmudny proces dochodzenia do niego, a w przypadku fotografii analogowej, jeśli mówimy o fotografii kolorowej, nie miałem wpływu na ten proces, dlatego że ja również pracowałem w ciemni przez jakiś czas, ale no to była tylko fotografia czarno-biała, a raczej fotografią czarno-białą gór się nie interesowałem, raczej to były jakieś inne próby. Dzisiaj fotografujesz czym? Od w zasadzie 9 lat fotografuję Canonem i teraz mam Canona 5D Mark IV i jest to sprzęt, jeszcze lustrzanka, już dzisiaj mało kto, można powiedzieć, że dinozaury zostają tylko w lustrzankach. Zdecydowanie. Ale ja bardzo lubię swój aparat. Wychodzę z założenia, że nie zmieniam aparatu, dopóki mój fajnie działa i daje mi satysfakcję. Oczywiście w miarę tego, jak postęp ze sprzętem będzie szedł do przodu technologiczny, no to z czasem pewnie zmienię ten aparat, ale na co zmienię i czy będzie to bezlusterkowiec, to tego jeszcze nie wiem, dlatego że dla mnie wybór sprzętu to jest zawsze smutna konieczność i raczej nie lubię tego robić.
robić i nie interesuję się tym za bardzo. I raczej bardziej mnie interesuje fotografowanie niż sprzęt. No to fantastyczne, co mówisz, bo mam bardzo podobne podejście, że sprzęt nie jest ważny. Chociaż zaraz można to podważyć bez problemu, bo szczególnie chyba w fotografii krajobrazowej ten sprzęt fotografii zawodowej, tak, jest ważny. Ma znaczenie. Ma znaczenie, ale no liczy się przede wszystkim spojrzenie i punkt widzenia. Ja zawsze w tej sytuacji podaję taką historię z jednych warsztatów, które prowadziłem, gdzie miałem tam grupę kilkunastu uczestników i jedna osoba, jeden chłopak miał bardzo słaby aparat, miał taki aparat kompaktowy trochę w dawnym stylu. I ten chłopak, który miał ten najgorszy aparat w zasadzie z całej grupy, miał najlepsze zdjęcia, jeśli chodzi o kompozycję i punkt widzenia. On w miejscach, w których my staliśmy, znajdował takie kadry, że jak pokazywał zdjęcia, które wspólnie omawialiśmy, to wszyscy otwierali usta i mówili, cholera, gdzie on zrobił te zdjęcia? My staliśmy obok, nikt nie wpadł na ten kadr. Te jego zdjęcia miały niedoskonałości techniczne, dlatego że on dopiero stał przed wyborem aparatu, który sobie kupi, ale miał takie pomysły na te zdjęcia, że jestem pewien, że z lepszym aparatem, to tam by była absolutna miazga to, co on zrobił, nie? I ja zawsze tą historię przytaczam w momencie, kiedy jest rozmowa o sprzęcie i o punkcie widzenia podczas fotografowania, dlatego że dla mnie to jest idealny przykład, że to nie sprzęt czyni artystę, tylko on mu pomaga jakby wyrazić w pełni to, co on chce pokazać. Dlatego że jak ktoś robi zdjęcia nawet tylko telefonem, ale ma dobre oko, to jest w stanie zrobić lepsze zdjęcia niż ktoś, kto tego oka nie ma aparatem za grube pieniądze, co zresztą bardzo dobrze dzisiaj widać, jak się patrzy po ludziach. Ja nawet widzę to właśnie prowadząc szkolenia, gdzie często przyjeżdżają ludzie, którzy mają lepszy sprzęt ode mnie, mają naprawdę za bardzo grube pieniądze aparaty pokupowane, ale po zdjęciach jakby tego nie widać, dlatego że no sprzęt to jedno, a zdjęcia to coś zupełnie innego. No to jest klasyk, mam podobnie, ale powiedz mi w takim razie, co czyni artystę, skoro do tego doszliśmy. Bardzo szybko. Podchytliwe pytanie jakieś tutaj widzę. Absolutnie nie. Wydaje mi się, że w przypadku fotografii to, co wyróżnia artystów od rzemieślników, to jest pewnego rodzaju nowatorskie spojrzenie i nadanie swoim zdjęciom osobistych cech, które spowodują, że nasze zdjęcia wyróżnią się z całego tłumu innych, czyli można powiedzieć, że to jest coś takiego, co można nazwać stylem, czyli ten styl, który sobie wypracujemy najczęściej przez lata pracy. Jeżeli on jest odpowiednio dobry, ten styl oczywiście, to może spowodować, że rzeczywiście możemy się troszkę poczuć artystami, czyli kreatorami, a nie tylko twórcami. Zawsze mnie denerwuje, jak ktoś oglądając zdjęcia próbuje skomentować je w stylu, że no to inaczej wyglądało na żywo, nie? Bo jednak no fotografia i w przypadku takich zdjęć, jak ja robię, nigdy nie miała na celu oddawać rzeczywistości, tylko ona miała na celu ją interpretować, ją przedstawiać na nowo, więc mi nie zależy na tym, żeby moje zdjęcie pokazywało, jak coś wyglądało, tylko chcę, żeby ono pokazało to w taki sposób, jak ja chciałem to ukazać. I wydaje mi się, że właśnie to powoduje, że przestajemy być odtwórczy, a stajemy się twórczy, czyli można powiedzieć, że w jakiś sposób próbujemy się wtedy otrzeć o ten, nazwijmy to szumnie, artyzm. Ja zawsze mówię, że fotografia jest kłamstwem też, co można znowu z tym stwierdzeniem się zgadzać lub nie, ale zawsze jest to jednak jakiś wycinek rzeczywistości, który my interpretujemy, jak powiedziałeś. I to jest tak naprawdę nasza wersja rzeczywistości. Nie ma czegoś takiego jak prawdziwa fotografia. Według mnie przynajmniej. No oczywiście, że nie ma. Ja zawsze za przykład podaję również taką sytuację jak zdjęcia na długim czasie, gdzie nie jesteśmy w stanie zobaczyć okiem tego, co aparat zrobi, naświetlając zdjęcie nawet kilka sekund, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt. Nie? I już to spowoduje, że zdjęcie nie pokaże tego, jak coś wyglądało w rzeczywistości, czyli już jest przeinaczeniem. Nie? Więc tak naprawdę bardzo łatwo jest wytrącić argumenty wszystkim tym, którzy twierdzą, że fotografia ma odtwarzać rzeczywistość w przypadku fotografii krajobrazowej, bo no starczy nawet właśnie zrobić zdjęcie na długim czasie, starczy założyć jakikolwiek filtr, czy to będzie filtr polaryzacyjny, czy połówka. Już to powoduje, że wszystko się zmienia. Nie? Zresztą niektórzy nawet mówią, że nawet samo to, że rzeczywistość 3D przekładamy na obrazek 2D, już samo to sprawia, że zdjęcie nie oddaje tego, co jest w rzeczywistości, już to przeinacza. Absolutnie też tak uważam, ale pięknie możemy sobie przejść do praktycznych spraw, gdyż wspomniałeś o dwóch rzeczach, dwóch atrybutach fotografa krajobrazowego, czyli statywie, który jest, znaczy o statywie nie wspomniałeś, ale jest on niezbędny, żeby wykonać zdjęcie z długim czasem naświetlania. Znaczy nie jest niezbędny, możesz aparat na kamieniu postawić, ale umówmy się, że z reguły stawiamy to na statywie. I również fotograf krajobrazowy używa namiętnie filtrów, czego na przykład nie robi fotograf streetowy albo nie musi robić. W fotografii krajobrazowej jest to raczej nieodzowne, więc proszę cię, powiedz dwa słowa o tych elementach twojego wyposażenia. Ja jestem wielkim fanem filtrów fotograficznych, ale też w tym temacie są różne szkoły myślenia, dlatego że znam osoby, które świadomie nie korzystają z filtrów, albo nie chcą, albo żałują na to pieniędzy, dlatego że jest to no, zabawa, która trochę kosztuje jednak, ale są tacy, którzy raczej
inaczej kombinują, składają zdjęcia z kilku ekspozycji, natomiast ja jestem namiętnym użytkownikiem filtrów, dlatego że one pozwalają mi zrobić w plenerze, powiedzmy, obrazek jak najbliższy ideału. Ja bardzo lubię widzieć efekt już na ekranie aparatu, dlatego chętnie korzystam z filtrów połówkowych, które przyciemniają niebo, chętnie korzystam z filtrów, które pozwalają wydłużyć czas ekspozycji, więc ja tutaj jestem wielkim admiratorem tego elementu wyposażenia fotografa i każdemu to polecam i zresztą również podczas prowadzonych przez siebie szkoleń prezentuję ludziom zalety korzystania z filtrów i widzę, że większość osób doskonale zauważa, jak bardzo ułatwia życie fotografa krajobrazu zastosowanie na przykład filtra połówkowego, który pozwala wykonać zdjęcie w trudnych warunkach oświetleniowych, na przykład pod ostre światło. Pozwala to wykonać z jednego zdjęcia praktycznie pozwala zrobić finalny obrazek, który potem jeszcze tylko będziemy, powiedzmy, wyciągać jakoś w obróbce. Nie? Ktoś, kto nie ma filtrów, zazwyczaj musi zrobić, powiedzmy, 2-3 zdjęcia i potem siedzieć w sofcie przy tym grzebać. No nie każdy to lubi. Ja na przykład nie lubię za dużo siedzieć przy kompie, więc korzystanie z filtrów bardzo mi w tym pomaga. A statyw? Zawsze zabiera. Zawsze waży on 2,5 kg i zawsze jest tak samo ciężki, ale jest to dla mnie podstawowy element wyposażenia. Nie wyobrażam sobie pójść na plener bez statywu, chyba że idę w środku dnia rzeczywiście na jakiś krótszy plener, no to jestem w stanie wtedy jakby z tego statywu zrezygnować, ale tak to zawsze jednak zabieram go ze sobą. No jest to taki podstawowy element wyposażenia, tak jak aparat. Ale czy jeżeli robisz zdjęcie w dzień, kiedy jest godzina najgorsza dla fotografa, południowa, jakaś gdzieś tam stoi sobie na szczycie górskim, czy wtedy też robisz zdjęcie ze statywu? Nie, wtedy nie korzystam z statywu, wtedy robię zdjęcia z ręki. Ja zresztą bardzo dużo fotografuję podczas chodzenia po górach, więc dużo zdjęć robię z ręki, natomiast wszystkie plenery popołudniowe, poranne, wschody, zachody, wszystko zawsze ze statywu. Nawet nie tyle, nie tylko dlatego, żeby, powiedzmy, tego zdjęcia nie poruszyć, ale wygoda pracy jest dla mnie bardzo duża ze statywem, dlatego że mam pełną kontrolę nad tym, co się ze sprzętem dzieje. Często też panoramy robię, statyw przy tym pomaga, więc dla mnie to jest po prostu coś, co jest bardzo wygodne. Ja się przyzwyczaiłem robić zdjęcia z podglądem na ekranie, z tyłu w aparacie, więc statyw też mi przy tym pomaga, dlatego że ja więcej zdjęć robię z patrzeniem na ekran niż rzeczywiście patrząc przez wizjer. A ile czasu spędzasz na postprodukcji? Bo to znowu, mam nadzieję, że wszyscy zobaczyliście zdjęcia Karola w międzyczasie w Google, a jeżeli nie, to polecam serdecznie. To jest też pytanie, które dostajesz, nie? Jak dużo czasu spędzasz na postprodukcji? Nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi na to, dlatego że wszystko zależy od zdjęcia, od sytuacji. Są takie zdjęcia, które wymagają kosmetycznej obróbki i rzeczywiście spędzam nad nimi 5-10 minut. Zdarza się to, natomiast przy takich zdjęciach trudniejszych, czy to będą jakieś skomplikowane panoramy, czy najczęściej panoramy właśnie, to są takie zdjęcia, które wymagają ode mnie dłuższej, długotrwałej obróbki i zdarza się nawet, że obrabiam jedno zdjęcie nawet do 4 godzin. Bywały takie sytuacje. W Photoshopie. W Camera Raw, czyli generalnie w Photoshopie. Zrobiłem takie zdjęcie w ubiegłym roku na Islandii, będąc pod wodospadem Selja Landsfoss, robiłem jego zdjęcie o zachodzie słońca, gdzie na tle spadającej wody świeciło zachodzące słońce i to było takie zdjęcie, które było panoramą zrobioną z 4 pionowych ujęć i w tej panoramie byłem tak zaaferowany zrobieniem zdjęcia, żeby mi nie zachlapało obiektywu. Uciąłem tam taki górny fragment skały, który zamykał całą kompozycję i obrabiając to zdjęcie, musiałem tą skałę zrekonstruować. W tym celu musiałem tą skałę skopiować ze zdjęcia, które zrobiłem kilka minut później i musiałem połączyć te dwa zdjęcia w taki sposób, żeby tego nie było widać. Udało mi się to, ale cała obróbka tego zdjęcia, no bardzo trudnego i bez tego do obrabiania, zajęła mi prawie 4 godziny, nie? To jest taki przykład właśnie, że czasami jak zdjęcie jest tego warte, to warto się narzeźbić. Ja czasami potrafię siedzieć wiele godzin, ale tylko wtedy, kiedy zdjęcie jest tego warte. Czasami widzę też takie sytuacje, że zwłaszcza dotyczy to takich fotografów, może nie początkujących, ale powiedzmy takich umiarkowanie zaawansowanych, że czasami w sytuacjach, gdzie nie ma za bardzo nic ciekawego, tworzą jakieś wielozdjęciowe panoramy, pisząc, że to zdjęcie powstało z 56 klatek, a się okazuje, że w zasadzie takie zdjęcie dałoby się zrobić z 2 zdjęć tak naprawdę, albo z 1 nawet, nie? Więc ja wychodzę z założenia, że mocna obróbka, dużo pracy wtedy, kiedy to jest warte. Wspomniałeś o Islandii, wydałeś również przewodnik, e-booka, przewodnik dla fotografów po Islandii. Dla fotografów i turystów można powiedzieć, tak, wydawanie przewodników to jest jakaś taka moja niespełniona pasja z młodości. Zawsze myślałem, że będzie to przewodnik po Karkonoszach, taki, który wydam, a tymczasem wydałem przewodniki po Tatrach dla fotografów i właśnie najnowszy przewodnik po Islandii, gdzie przez kilka lat zbierałem materiał, tak naprawdę wiele tygodni plenerów. I rzeczywiście opisałem tam 250 miejsc na całej wyspie, gdzie można zrobić fajne zdjęcia. Myślę, że to jest też taka ciekawa praca, która pomoże ludziom, którzy są na wyspie, dotrzeć bez problemu w te fajne miejsca. Nie ma też tam jakichś nie wiadomo jak bardzo tajemnych miejsc, dlatego że na Islandii już większość miejsc jest odkryta, biorąc pod uwagę, jak ogromny jest tam ruch, a też spotykałem się z krytyką
podczas wydawania tej pozycji, że zdradzam miejsca, które gdzieś tam są mniej popularne i że nagle je wszyscy zadepczą, nie? Więc myślę, że ci krytycy spodziewają się, że nagle hordy Polaków najadą i zadepczą dziewiczą Islandię. Islandia już dawno nie jest dziewiczym krajem i obecnie jest to kraj, który się zmaga z ogromną falą turystyki, na której mnóstwo osób zarabia, przede wszystkim zarabiają na tym miejscowi i oni nie mają żadnego problemu z tym, żeby turystów w te różne dzikie miejsca wozić, nawet z łamaniem przepisów bardzo często i zwykłej etyki, nie? Więc jakby tutaj tak może się trochę rozgadałem obok tematu, ale myślę, że to jest też dosyć istotne. To jest jak najbardziej temat w ogóle przewodni naszego podcastu o Islandii i turystyce na Islandii. Też niedawno nagraliśmy podcast, ale chciałbym pogadać, skoro już ten temat poruszyliśmy, o bardziej turystyce w Polsce, no w tym wypadku tej turystyce fotograficznej. Mówisz, że Islandia jest już odkryta, Polska jest tym bardziej odkryta, więc nie masz oporu, żeby zdradzać swoje jakieś ulubione miejscówki. Poproszę 3 miejsca w Polsce, twoje ulubione, na zdjęcia. Numer 1. Śnieżka zimą. Dla mnie absolutny zimowy numer 1. Pierwsze, klasyk, co mi przychodzi do głowy, to jest co prawda klasyk, ale to jest taki klasyk, który się nigdy nie nudzi to i nigdy nie jest taki sam, dlatego że w zasadzie na Śnieżce każdego dnia jest inaczej i zimą to, co się dzieje na tym szczycie, który latem jest dosyć ohydny, dlatego że tam jest strasznie dużo różnej infrastruktury, która jest bardzo brzydka i generalnie nieciekawa. Latem bardzo ciężko zrobić tam dobre zdjęcie. Tymczasem zimą, kiedy wszystko zostanie przykryte taką grubą okiścią śnieżną, o wschodzie słońca, czy czasem nawet o zachodzie, ale przede wszystkim o wschodzie, no można zrobić naprawdę kapitalne ujęcia. To są też jedne z takich zdjęć, które się najbardziej podobają moim odbiorcom, jak widzę po reakcjach gdzieś tam, czy w internecie, czy jak rozmawiam z ludźmi, to ta śnieżka, no to jest taki no żelazny klasyk, nie? Takim drugim miejscem, które bym tutaj wymienił, znowu klasyk, cholerny klasyk, ale jednak fajny i wcale nie tak znowu często fotografowany, to jest panorama z rysów. Wbrew pozorom, mimo że na rysy wchodzi mnóstwo ludzi, to większość ludzi sfotografuje tam w środku dnia, tymczasem wschód czy zachód słońca na rysach są naprawdę super. Dla mnie panorama z tego szczytu o wschodzie słońca to jest jedno z najlepszych fotograficznych doświadczeń, jakie można sobie w polskich górach wyobrazić i szczerze polecam każdemu. Można zresztą od słowackiej strony na rysy wejść zupełnie legalnie na wschód słońca, dlatego że idzie tam zaledwie 40 minut i można na ten wschód słońca bez żadnego problemu dojść sobie. O legalności jeszcze pogadamy. Trzecie miejsce, poproszę. Trzecie miejsce, które bardzo lubię w polskich górach, to są różnego rodzaju miejscówki w Pieninach. Wspominałem już podczas innej naszej rozmowy o Trzech Koronach, więc teraz chciałbym inne miejsce w Pieninach wspomnieć. Mam tu na myśli też klasyk i też bardzo fajne miejsce. Wysoki Wierch, z którego się roztacza jedna z najlepszych panoram i na Pieniny właściwe, i na Tatry. I też jest to takie miejsce, które wśród fotografów jest dosyć popularne, ale ono cały czas cieszy się wielkim zainteresowaniem, cały czas ma dużo do zaoferowania, dlatego że też bardzo często zdarza się tam, zwłaszcza o wschodzie słońca, trafić fajne zamglenia, które tak bardzo kochają fotografowie w polskich górach. Więc wydaje mi się, że no, to jest też coś takiego, co jest bardzo wdzięczne i może dawać naprawdę dużą satysfakcję podczas fotografowania. Wyczytałem, że z wykształcenia jesteś malarzem. Powiedz mi, co ma wspólnego malarstwo i fotografia? W zasadzie bardzo dużo ma wspólnego, chociaż na pierwszy rzut oka może się wydawać, że nie. Zmienia się medium, natomiast spojrzenie, myślenie o kompozycji, myślenie o kolorach jest często bardzo podobne. Oczywiście dużo zależy od tego, co się maluje, ale przede wszystkim sama wrażliwość, którą się kształtuje przez lata obcowania ze sztuką, nie tylko w taki sposób, że się ją robi samemu, ale również podziwiania arcydzieł w muzeach, co przez wiele lat robiłem, odwiedziłem chyba wszystkie muzea najważniejsze w Europie i nawet na świecie niektóre. I to powoduje, że zmienia się jednak wrażliwość, zmienia się spojrzenie i wydaje mi się, że bardzo pomaga to w takim wyczuciu w fotografii, że pomaga również przy obróbce, przy wyczuciu kolorów, przy wyczuciu, w którym momencie się przesadza, w którym się nie przesadza. Ja jakby tutaj widzę te cechy wspólne najbardziej, więc wydaje mi się, że jednak to takie wykształcenie artystyczne i wieloletnie obcowanie ze sztuką jednak bardzo uczy wrażliwości. Zgadzam się z tym w zupełności i trochę żałuję, że w Polsce na przykład nauka plastyki wygląda tak, jak wygląda, w sensie, że jest to taki przedmiot tak, zapchaj dziura trochę w odróżnieniu od religii na przykład, tak, która tak jest bardzo ważna. Natomiast kiedy ja prowadzę warsztaty, również zaczynamy od malarstwa i uważam, że fantastycznym sposobem na wyrobienie sobie czy stylu, czy sposobu patrzenia w ogóle na świat jest oglądanie, no to co powiedziałeś, powtarzam po siebie po tobie, oglądanie dzieł dużo mistrzów malarstwa. Tak, dokładnie. No, dokładnie. No, to jest może i banał, ale
bardzo wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. No ja z wielką pasją właśnie przez wiele lat jeździłem po muzeach, jakoś się interesowałem malarstwem, którym się sam przez wiele lat zajmowałem i nawet wtedy nie doceniałem tego, jak duży wpływ może to mieć również na fotografię. Nie? Fakt, że wtedy też zwracałem uwagę na inne rzeczy, dlatego że ja bardzo w muzeach bardzo lubiłem patrzeć na technikę, co jakby no tu z fotografią już ma niewiele wspólnego, ale myślę, że samo jakby kształcenie wrażliwości bardzo się potem przydaje. Więc rada dla wszystkich, którzy chcą fotografować lepiej, oglądajcie sztukę. Do Paryża, do Ermitażu, do muzeów jeździć, do Amsterdamu, podziwiać dzieła, dokładnie. Chciałbym pogadać teraz o tym, jak się zmieniły te nasze góry przez ten czas, jak zajmujesz się fotografowaniem. Na początku parę banałów, tak? Oczywiście, że kiedyś było mniej ludzi, teraz jest bardzo dużo ludzi. Jeszcze w 2013 roku niecałe 3 miliony ludzi odwiedzało Tatry. W 2019 roku to już było prawie 4 miliony. Wiadomo, kiedyś nie było aparatów cyfrowych, więc z automatu fotografów było mniej. W tym momencie właściwie no te wszystkie miejscówki, tak jak mówisz, są znane. Wystarczy sobie poszperać w internecie, żeby znaleźć, czy to najlepszy widok na Tatry, czy to najlepszy widok na nocne Tatry, czy w jakichkolwiek innych polskich górach. Ty od długiego czasu blogujesz i też dzielisz się tymi miejscówkami, co nie jest takie znowu popularne wśród polskich fotografów. Czy czujesz, że jakby przyczyniłeś się do, nie chcę powiedzieć, zadeptywania, ale jednak do tego dramatycznego wzrostu ludzi w polskich górach, do tego, że właściwie sytuacja, kiedy mamy zapowiedź fajnego wschodu słońca i jakieś ciekawe miejsce, jakaś wieża widokowa, praktycznie mało prawdopodobne jest, żebyśmy tam byli sami. Oczywiście, że się do tego przyczyniłem i cały czas się przyczyniam. To jest nieuniknione. Dzisiaj tak naprawdę największym powodzeniem cały czas jeszcze w internecie cieszą się różnego rodzaju influencerzy, czyli osoby, które w różny sposób promują różne zachowania i zjawiska i sprzęty i wszystko inne. I można by powiedzieć, że taki fotograf górski jest również pewnego rodzaju influencerem, dlatego że mam wrażenie obecnie, że fotografia się stała w ogóle jakimś narodowym sportem, nie tylko w Polsce, ale w ogóle i chyba na całym świecie. I czasem jedno dobre zdjęcie potrafi napędzić ruch turystyczny w jakieś konkretne miejsce i go zwiększyć nawet kilkunastokrotnie, nie tylko w Polsce. I no na pewno jest tak, że kiedy mamy dobry wschód słońca i faktycznie dobre warunki, tak jak wspomniałeś, które się zapowiadają, to bardzo ciężko jest nie tyle być samemu, co czasami bardzo często jest zmieścić się na przykład na określonym szczycie. Zdarzało mi się już kilka razy, że idąc na wschód słońca na Trzy Korony, na platformę widokową, stałem na schodach i się w ogóle nie dostałem na ten wschód słońca, dlatego że było tyle ludzi, że po prostu nie dało się tam wejść. Pamiętam taką sytuację, kiedy na Sokolicy, również w Pininach, jesienią przez kilka dni była ładna pogoda i codziennie było 40 osób na wschodzie słońca. Byłem sam na jednym z tych wschodów, z innych widziałem filmy. Na tych filmach było tylko słychać nieustanne trzaskanie migawek i to był jedyny dźwięk, jaki tam było słychać. I po prostu no, ludzi było tak strasznie dużo, że skupienie się w ogóle na robieniu zdjęć praktycznie no było bardzo trudne, nie? Więc obecnie można powiedzieć, że te nasze góry no, są bardzo zatłoczone, te popularne, takie ikoniczne miejsca przyciągają masę ludzi, no ale ja się nie dziwię, że one przyciągają, ja sam również bardzo chętnie chodzę tam fotografować, więc jakby no... Nie da się chyba tego uniknąć. Liczę tylko na to, że w pewnym momencie ten zapał fotografii po prostu trochę opadnie, że część ludzi się tym nasyci i że może dojdzie do takiej sytuacji, że nowi ludzie nie będą w takim tempie przebywać. No może to jest tylko marzenie. No to jest ciekawe marzenie. Nie byłbym tak optymistyczny, chociaż nie wiem, czy to z optymizmem ma coś wspólnego. No każdy chce realizować swoją pasję i przyczyniamy się w sumie do tego, robimy to samo. Z jednej strony szkolę nowe pokolenia jakby fotografii i dbam o to, żeby ludzie na przykład osiągali lepsze efekty, a z drugiej strony chciałoby się, żeby fotografów było jednak mniej, nie? Bo jest takie wrażenie, że jest ich wszędzie zbyt wielu, nie? Więc to jest też taki jakiś powód, dla którego ludzie często uciekają za granicę w poszukiwaniu miejscówek fotograficznych, gdzie na przykład gór jest więcej i jednak ten ruch turystyczny się rozchodzi mocniej, nawet w takich Alpach, nie? Są oczywiście miejsca popularne, gdzie jest po 100-200 osób na jednym wschodzie, zdarzają się takie sytuacje, byłem świadkiem również, ale no jednak zdarza się, że można efektowne miejsca trafić, gdzie nie ma ludzi, nie? Więc... W Polsce jest o to trudno, dlatego że gór mamy jednak mało, no ledwie 3% powierzchni. Więc uciekasz za granicę, jesteś, dajmy na to, w Norwegii, czy też w tych Alpach szwajcarskich, francuskich, słoweńskich, jakichkolwiek. Nie znasz danego miejsca i chciałbyś zrobić dobre zdjęcie.
Jak się do tego przygotowujesz? Jak organizujesz od A do Z całą taką eskapadę? Dobry research to jest tak naprawdę podstawa każdego planeru fotograficznego. Ja z wielką pasją zbieram zdjęcia z różnych fajnych miejsc całego świata. Mam posegregowane to w szczegółowe katalogi. Przed każdym takim wyjazdem spędzam czasem nawet wiele tygodni, a zdarzało się i miesięcy na planowaniu wyjazdów, przeglądając drobiazgowo mapy, zdjęcia w internecie, portale fotograficzne, Instagram i szukając po prostu ciekawych widoków. Bardzo często się zdarza, że znajdę jakiś bardzo interesujący widok, ale nie jest on popularny i nie jest nigdzie napisane, co to jest. Czasami jest tylko napisane, jaki to jest region albo nic. I zdarzało mi się na przykład siedzieć kilka godzin i szukać jednego konkretnego widoku, tylko po to, żeby potem pojechać i go sfotografować po swojemu. Znalazłem w ten sposób ciekawe miejsca, na przykład jak do Hiszpanii jechałem 2 lata temu. Dobry research, dobre rozeznanie w tych miejscach to jest dla mnie podstawa. Sprawdzam zawsze również zdjęcia innych, którzy byli przede mną, jakie kadry robili, jak wschód, jak zachód wygląda, więc to jest jakaś podstawa tego. Nie wyobrażam sobie wyjazdu w miejsce, którego nie znam bez wcześniejszego sprawdzenia. Rzadko kiedy mi się udaje coś fajnego wtedy zrobić. Zazwyczaj jednak mam te miejsca jakoś z grubsza zaplanowane. Więc dopiero tak naprawdę wyposażony w wiedzę, gdzie jest określone miejsce, jak ono wygląda. Często nawet zabieram zdjęcia innych, drukuję na przykład zdjęcia innych, którzy zrobili, żeby wiedzieć, jakie kadry już były, jakie można zrobić, jakich może nie powtarzać i czasem po prostu się posiłkuję również takimi rzeczami. Zdarza się czasem, że zobaczę jakiś kadr, ale będąc na miejscu, nie mogę znaleźć miejsca, z którego zostało ono zrobione, bo się okazuje, że tylko dzięki temu, że miałem zdjęcie zrobione, się okazało, że na przykład trzeba zejść gdzieś tam, nawet nie wiem, 50 metrów kawałek w którąś stronę i w życiu bym na to nie wpadł, gdybym nie miał ze sobą zdjęcia kogoś, kto był tam wcześniej. Nie? No to takie niuanse, to się oczywiście, to jest doświadczenie, które się zdobywa latami, nie? Więc tak naprawdę dopiero wtedy mogę jechać w plener. Tak naprawdę sama plenerowa praca to jest już potem, powiedzmy, trochę mniejsza robota, dlatego że jesteśmy uzależnieni tak naprawdę od pogody, nie? Mówisz, że inspirujesz się, lub też wręcz powtarzasz kadry innych fotografów. Tutaj rozmawialiśmy przed nagraniem o tym, że jest to kontrowersyjna sprawa, przynajmniej w środowisku polskich fotografów, że czasami masz, na przykład spotykasz się z pretensjami, że powtórzyłeś czyjś kadr. Bardziej nawet nie chodzi o kadr, tylko o miejsce. Zdarzają się takie sytuacje, że będąc w jakimś miejscu, które nie jest jeszcze szczególnie popularne, niektóre osoby, które były tam powiedzmy wcześniej ode mnie albo uważają, że były tam wcześniej ode mnie, potrafią mieć pretensje i nawet do mnie pisać w wiadomości, czy to na Instagramie, czy na Messengerze w tej sprawie, że ja chodzę i podpatruję po nich kadry. Bardzo mnie to zawsze bawi, dlatego że mam wrażenie, że część osób dalej chyba myśli, że żyjemy w XIX wieku i że na Podhalu, czy gdzieś pod Tatrami, czy w Pieninach, w miejscach, gdzie prowadzą znakowane szlaki turystyczne, nadal można coś odkryć, co nie zostało dotychczas zobaczone, nie? Więc wydaje mi się, że za granicą też takie sytuacje się zdarzają, że też może tak być, ale mam wrażenie, że polscy fotografowie są szczególnie wrażliwi na to, że ktoś coś po nich może powtórzyć, a powiedzmy sobie szczerze, nie da się obecnie, robiąc zdjęcia pod Tatrami, nie powtarzać kadrów po innych, dlatego że prawie wszystko, co teraz się fotografuje, zostało już przez kogoś zrobione wcześniej, mniej, bardziej podobnie, nie? Więc myślę, że przede wszystkim po prostu trzeba czerpać radość z fotografii, a nie tylko się skupiać na tym, czy ktoś po kimś coś powtarza, czy po kimś nie powtarza, dlatego że ja również mógłbym mieć pretensje do całej rzeszy fotografów w Polsce, którzy chodzą w miejsca, w których ja byłem wcześniej i robią podobne zdjęcia. No ale nie mam do nikogo o to pretensji, bo to jest normalne w tym zawodzie, że mając ograniczoną liczbę miejsc, po prostu będziemy po sobie nawzajem te kadry powtarzać. To jest też bardzo uwalniające uczucie, jeżeli zrozumiemy, że tak naprawdę, niestety, ale w pewnych miejscach, w pewnych tematach, niczego nowego nie odkryjemy, chyba że objawi nam się cud, piorun strzeli czy coś takiego, coś jest zupełnie losową sprawą i ponieważ wszyscy mają telefony, to ktoś w pewnym momencie taki kadr upoluje, ale planowo raczej nie mamy szans sfotografować czegoś, czego ktoś już nie sfotografował. I jeżeli zdamy sobie tego sprawę, to jest według mnie uwalniające. Nie trzeba się spinać tak naprawdę. Na pewno to pomaga. Myślę, że dobrze by było, jakby faktycznie fotografowie mieli trochę więcej luzu, ale wspomnieliśmy o tym, że w Polsce są takie sytuacje, ale ja za granicą również miałem takie przygody. Zdarzyło się kiedyś w Norwegii, nawet opisywałem tę sytuację w swojej książce, gdzie spotkałem się z facetem Niemcem, który fotografował tam na norweskim wybrzeżu i facet był tak spięty, że podczas walki o kadr doszło prawie do rękoczynów. Zresztą byłem również
również świadkiem takiej sytuacji w Dolomitach, gdzie ludzie się prawie pobili, bo ktoś trącił komuś statyw podczas naświetlania. To jest niestety problem często w miejscach, gdzie jest bardzo duży ścisk. No, nie da się czasem komuś nie zaszkodzić, nie wejść w kadr albo po prostu kogoś delikatnie nie trącić, a ludzie są nerwowi, są bardzo napięci, zwłaszcza, że często jest tak, że ludzie przyjeżdżają gdzieś z dalekiego kraju w te Dolomity, przyjeżdżają na przykład bardzo dużo Azjatów, przyjeżdżało przed pandemią, przyjeżdżało dużo Chińczyków bardzo i oni, miałem wrażenie, że oni byli jakby najbardziej napięci na to, że muszą przywieźć określony materiał, który wcześniej gdzieś tam na Instagramie widzieli, nie? I to powoduje, że ci ludzie też na miejscu są strasznie nerwowi, nie? Mam wrażenie, że fotografia z pasji stała się czymś w rodzaju zawodowego sportu. Możliwe, że doczekamy niedługo czasu, że będziemy na olimpiadzie walczyć o kadry, bo no tak zaczyna to po prostu wyglądać czasami. Myślę, że trochę właśnie pandemia przystopowała to, że jednak tych ludzi teraz jest trochę mniej, zwłaszcza właśnie brakuje Azjatów, którzy jednak no, robili spory tłum, czy to na Islandii, czy w Norwegii, czy nawet właśnie w Alpach. Więc jakby tutaj troszkę teraz jakby ten trend się przystopował, nie wiadomo na jak długo. Ta instagramizacja fotografii jest dziwnym zjawiskiem, znaczy generalnie negatywnym zjawiskiem, bo powtarzamy te same kadry, są nawet profile na Instagramie, gdzie są katalogowane te same ujęcia, różne zdjęcia, ale które właśnie są takie same, a jeżeli właśnie wracając do początku rozmowy, jeżeli robisz cały czas, jeżeli tylko odtwarzasz, no to trudno mówić o tym, żebyś był twórcą, tylko odtwórcą, ale to zupełnie inny temat. Innym aspektem tego, o czym mówimy, jest też to, że jakieś miejsce pojawia się na Instagramie jakiś fantastyczny kadr, nagle w to miejsce zaczynają zjeżdżać tłumy ludzi, te tłumy ludzi zadeptują czasami zupełnie dosłownie to miejsce, mieszkańcy się buntują albo buntują się władze danego regionu i to miejsce jest zamykane. Wprowadzają ograniczenia, tak, likwidują dojazdy, budują barierki, kończą się fajne kadry. No, dokładnie. Islandia właśnie dokładnie przeżywa obecnie już od kilku lat ten problem i widać to z roku na rok, jak coraz bardziej miejsca stają się zamknięte, coraz mniej można zrobić dobrych kadrów. Jak wyglądają takie wyjazdy? Czy ty jeździsz sam, czy z kimś? Nie mówię o warsztatach, mówię o takich twoich prywatnych wyjazdach. Bardzo różnie z tym jest. Ja ogólnie lubię jeździć sam. Zdarza się, że sam jeżdżę również za granicę. Raczej na takie dłuższe wypady zawsze chętnie jeżdżę z kimś. Nie jeżdżę jednak nigdy więcej niż dwie osoby, dlatego że zawsze więcej niż dwie osoby to już jest tłok. W przypadku fotografii to jest bardzo niesprzyjająca sytuacja. Myślę, że dwóch to jest bardzo dobry zespół, który w razie jakichś problemów może sobie pomóc. Można współpracować przy fotografowaniu. Zazwyczaj nie wchodzimy sobie też w kadr, wtedy można również koszty takiego wyjazdu podzielić, więc jest tutaj no, dużo rozmaitych korzyści. Natomiast na takie plenery w polskich górach bardzo chętnie chodzę sam. Zdarza się, że czasami gdzieś wybiorę się z kimś, ale bardzo często chodzę sam. Lubię chodzić sam, dobrze się wtedy czuję. Wiem, że nie muszę się do nikogo dopasowywać, wiem, że mogę naginać swój plan działania w zależności od warunków i pogody bez żadnego problemu, że muszę z kimś to skonsultować, więc to jest w przypadku fotografii bardzo wygodne i bardzo korzystnie wpływa potem na efekty. Będąc też samemu, nie jestem rozproszony, mogę się skupić na fotografowaniu, a nie skupiam się na gadaniu i na żartach i na innych rzeczach, które jednak odwracają uwagę. Fotografia krajobrazowa wymaga z mojej perspektywy dużo poświęceń, przede wszystkim dlatego, że musisz rano wstawać, to jest mój odwieczny dramat. Żeby znaleźć fajny, nietypowy kadr, często musisz się przedzierać w miejsca, no czasem trudno dostępne, a często forsowne po prostu do dotarcia. No a potem spędzać tam godziny na rzeczy, która dla osoby, która nie posiada tej pasji, jest po prostu bardzo nudna, czyli czekać godzinami na dobry kadr. Czy tak to wygląda? No dokładnie tak to wygląda, no dlatego ja bardzo rzadko wybieram się na plenery z osobami, które nie fotografują. Mogę powiedzieć, że wyłącznie takie plenery robię z moją żoną, która czasami mi towarzyszy. Rzadko co prawda, bo no jest to ciężkie dla osoby, która zdjęć nie robi. Stanie przez wiele godzin, często w zimnie, czy nocowanie gdzieś tylko po to, żeby zrobić wschód słońca. Często jest to wiele godzin oczekiwania. Zdarza się, że będąc w jakimś miejscu, pogoda jest zła, trzeba poczekać do następnego dnia, więc raczej nie polecam tego osobom, które zdjęć nie robią, bo będzie to dla nich trudne doświadczenie i bardzo mało przyjemne. Natomiast fotografowie to zrozumieją i będą wiedzieli, jaki jest tego sens, dlatego że nagrodą za oczekiwanie będzie dobre zdjęcie. To jest zresztą też ciekawe, że ja będąc na przykład na wyjazdach zagranicznych, nie kupuję nigdy pamiątek, nie zbieram magnesów ani żadnych tego typu rzeczy, bo dla mnie tak naprawdę pamiątką i trofeum z każdego wyjazdu są zdjęcia. Więc często są to zdjęcia wyczekane, gdzieś tam wypocone, w które został włożony duży wysiłek. Mam dokładnie tak samo. Wspomniałeś o swojej żonie swego czasu,
swego czasu po waszym ślubie. Była no, bardzo popularna. Właśnie 5. rocznicę mieliśmy, tak. Więc to już trochę czasu Gratuluję. Faktycznie minęło. Zrobiliście sobie sesję poślubną sami, a właśnie ty zrobiłeś, żona pozowała, no i razem też pozowaliście. Ta sesja też cieszyła się dużym powodzeniem w internecie swego czasu. Piękne miejsca, Szwecja, Norwegia? Przede wszystkim Norwegia. Norwegia i Szwecji tam w zasadzie tylko troszkę. Gdzie twoja żona pozuje w sukni ślubnej. Na tle tych epickich krajobrazów i to już ile musiało to wymagać samozaparcia od niej, żeby no, zrealizować tą sesję. Tam wybraliście 30 zdjęć pewnie z kilkuset co najmniej i pewnie kilkadziesiąt lokalizacji też. No dokładnie, w każde miejsce, w które szliśmy, zazwyczaj właśnie gdzieś w góry, zabieraliśmy ze sobą suknię. Raczej prawie nie robiliśmy zdjęć w takich miejscach, które były dostępne przy drodze. Zdarzyły się pojedyncze takie faktycznie miejscówki, ale raczej były to przede wszystkim jakieś miejsca gdzieś daleko w górach i wysoko i gdzie trzeba było długo iść. Chyba głównym problemem podczas tamtego wyjazdu było wszechogarniające zimno i wilgoć, dlatego że trafiliśmy wyjątkowo deszczowy i zimny rok w Norwegii. Byłem w Norwegii w tym roku, było 30 stopni i pogoda jak w Grecji, natomiast wtedy jak byliśmy praktycznie przez 30 dni, 25 dni było deszczowych. Nie cały czas, były takie momenty, że po 30 godzin lało non-stop, ale były też takie sytuacje, że na przykład się rozpogadzało na godzinę, dwie. My wtedy wykorzystywaliśmy ten moment na zrobienie zdjęć. No i ten wszechogarniająca wilgoć i zimno, najczęściej było to kilka stopni powyżej zera, mimo że to było lato cały czas. To było coś takiego, co rzeczywiście kosztowało mnóstwo wysiłku. My zresztą podczas robienia tych zdjęć bardzo często robiliśmy tak, że żona była ubrana w kurtkę i w momencie, kiedy mieliśmy robić zdjęcie, ona ściągała tą kurtkę i chowała ją pod suknię, dlatego że ta suknia miała 16 warstw tiulu, więc była na tyle rozłożysta, że nie było widać schowanej, grubej, dużej, puchowej kurtki w środku. To wspaniałe doświadczenie na początek wspólnego życia, na pewno scementowało wasz związek. Znaczy, kosztowało to również bardzo dużo nerwów, nie brakło też łez, tego nie widać, o tym się nie mówi, ale było to no, jedno z najbardziej wymagających doświadczeń w naszym życiu. Zresztą do dzisiaj w naszych rozmowach z żoną wycieczka do Norwegii jest synonimem najbardziej hardkorowej wyprawy, jaką można sobie wyobrazić. I do dzisiaj w rozmowach właśnie między nami przywołujemy tą Norwegię jako coś takiego najbardziej wymagającego, co zrobiliśmy. A propos tych kosztów, o których się nie mówi, czy właśnie te swoje fotografie, któreś okupiłeś chorobą, czy jakieś miałeś wypadki, jakieś dramatyczne sytuacje, coś, co nadaje się na pudelka? No, zdarzały mi się różnego rodzaju sytuacje. Dużo w książce opisałem właśnie takich różnych wypadków, gdzie gdzieś tam miałem jakieś takie podbramkowe momenty, no ale zdarzały się również takie sytuacje, że na przykład wpadłem do kotła polodowcowego w Karkonoszach goniąc za filtrem, który mi spadł z obiektywu. To było w zasadzie ponad 10 lat temu już i do dzisiaj myślę sobie cały czas, że to jest cud, że ja to przeżyłem, no ale zdarzały się również wypadki na przykład nie moje, ale na przykład zniszczenia w sprzęcie dosyć spore. Zdarzyło mi się kilka razy rozbić aparat, połamałem kilka obiektywów, filtrów roztłukłem przynajmniej ze 30 albo 40. Już zdarzało się, że na jednym wyjeździe trzy filtry tłukłem, czasami w jednej sytuacji, gdzie gdzieś się przewróciłem. Po prostu roztłukłem cały zestaw, który kosztuje kilka tysięcy złotych i to było droższe niż cały wyjazd, nie? Więc jest to bardzo pocieszające. To są sytuacje, miło które... mi to słyszeć. Ale to są sytuacje, które bolą. Mnie to boli bardziej, niż bym sobie krzywdę zrobił nawet, bo boli mnie to, że czasami ze względu na zwykłą nieuwagę, czy czasem nawet nonszalancję, gdzie jednak no, będąc w plenerze przez ileś godzin, no nie da się zachować cały czas skupienia i się zdarzały takie momenty, że gdzieś po prostu przez zwykłą nonszalancję rozwaliłem zestaw filtrów i jeszcze no, migawkę w aparacie, nie? Bywały takie momenty i to w miejscach, w których jeździłem wielokrotnie i fotografowałem mnóstwo razy. No to się zdarza, mi też to się zdarza, dlatego czuję się no, pocieszony. Nie da się chyba tego uniknąć, no każdego bolą straty w sprzęcie, dlatego że to są często bezsensowne wydatki. No, ale i z reguły też bezsensowne wypadki, tak jak no, powiedziałeś. Ale nie da się tego uniknąć i myślę, że trzeba się z tym przyzwyczaić, że to są pewnego rodzaju koszty, które trzeba w takiej fotografii krajobrazowej jednak ponieść. Ile aparatów rozbiłeś w takim razie? Znaczy ile może miałeś? Bo znaczy nie zdarzyło mi się rozbić aparatu w taki sposób, żeby on już się nie nadawał do użytku, ale miałem kilka takich sytuacji, że wpadłem raz w górach stołowych w ogóle, że było śmieszniej, nie wiem czy ktoś sobie to może wyobrazić, że w górach stołowych wpadłem do wody po szyję i aparat zanurzyłem cały w wodzie. I nic mu się nie stało. Znaczy, przestał chwilowo działać, ale jak go wysuszyłem, to było okej. Okay. No, wypadek mi się zdarzył w zeszłym roku w Błędnych Skałach, gdzie straciłem równowagę, bo gdzieś wlazłem niby na trasie turystycznej. Znaczy, nie niby, po prostu byłem na trasie turystycznej, ale wlazłem w jakieś takie trochę boczne miejsce, gdzie było trochę wody, straciłem równowagę. Byłem pewny, że woda jest do kostek i po prostu stawiłem tam nogę, żeby się podeprzeć i okazało, że ta woda była po szyję. No i wleciałem tam z całym aparatem, nie? No, zdarzyło mi się, że wiatr mi przewrócił statyw, jak byłem kiedyś w Bułgarii i aparat rąbnął beton, a obiekty
obiektyw się złamał w pół i się potoczył w krzaki i zostałem bez podstawowego obiektywu, miałem tylko jeden, musiałem jeździć po całej Bułgarii, szukać obiektywu, co wcale nie jest proste, biorąc pod uwagę, że no tam dostępność sprzętu w zasadzie była tylko w stolicy, tak na dobrą sprawę, w okresie, kiedy tam byłem i no był to spory koszt również, który musiałem tam ponieść, nie? No ale takie sytuacje się również właśnie zdarzały. Chciałbym pogadać jeszcze troszeczkę o Tatrach i o tych twoich emblematycznych zdjęciach zimowych, letnich, robionych o tych porach dosyć trudnych. Trudnych dlatego, że trzeba albo wcześniej wstawać, albo do późna siedzieć w tych Tatrach, o wschody i zachody słońca mi chodzi. Jeden patent na panoramy rysów już nam sprzedałeś, czyli wejście od strony słowackiej na szczyt, gdyż trzeba wam wiedzieć, że jest zabronione chodzenie po Tatrach w sezonie, w sensie od marca do grudnia, dobrze mówię? Znaczy jest zakaz, istnieje od, nie wiem czy od zawsze, czy od wielu lat. Kiedyś on był martwy, dlatego że było mało osób, które chodziły po nocy i nawet jeżeli ktoś ten zakaz łamał, to często się tego nie egzekwowało. Obecnie przy obecnym ruchu turystycznym władze parku stały się wrażliwe na sprawę właśnie nocnych wędrówek. No i jest dozwolone nocne chodzenie tylko zimą od początku grudnia do końca lutego. Więc po tym okresie nie można, teoretycznie nie można chodzić nocą. Wygląda to tak, że przepis mówi, że od zmierzchu do świtu nie wolno chodzić, więc pozostaje zdefiniowanie zmierzchu i zdefiniowanie świtu. Więc tak naprawdę chodzenie na wschody słońca czy zachody w Tatrach to jest w pewnym sensie żonglerka pojęciami i naginanie bądź łamanie przepisów bardzo często, bo są miejsca, w które nie jesteśmy w stanie dotrzeć, nawet chodząc bardzo szybko, nie jesteśmy w stanie dotrzeć w tych porach, które są przez park dozwolone. Więc albo pozostaje kwestia tego, że po prostu nie będziemy fotografować w tych miejscach, no albo będziemy ryzykować, nie? Wybór należy jakby tutaj podjąć indywidualnie. Powiedziałeś nam trzy twoje ulubione miejscówki w Polsce, to na zakończenie może wyjdźmy troszeczkę z naszego kraju i jakie miejsca poleciłbyś spektakularne dla fotografa górskiego poza granicami naszego kraju? Powiem coś bardziej standardowego i mniej standardowego, dlatego że no, można by tutaj tak naprawdę mówić o tym bardzo długo. Dla mnie chyba największym odkryciem za granicą, poza Polską, są zdjęcia, które zrobiłem w Szwecji, w Parku Narodowym Sarek. Miałem okazję podczas właśnie tej podróży poślubnej, o której rozmawialiśmy, pójść w takie miejsce na szczyt Skierfej, się ten szczyt nazywa, który się wznosi kilkaset metrów nad taką doliną, która się nazywa Rapadalen. I to jest takie miejsce, które do dzisiaj uważam za moje największe odkrycie, dlatego że jest to miejsce cały czas niepopularne i popularność mu w zasadzie nie grozi z tego względu, że najkrótsza droga, która tam prowadzi, liczy 23 km w jedną stronę, więc jest to miejsce no, wymagające i biwaku, i długotrwałej wędrówki, i znajduje się również w dzikim rejonie Skandynawii, gdzie zaludnienie jest bardzo, bardzo niskie, nie? Więc to myślę, że jest takie miejsce, które jest naprawdę cudowne. Tam jest wspaniały krajobraz, jeden z najlepszych w Europie i przy tym jest praktycznie bardzo mało znany. Drugie miejsce, o którym chciałbym wspomnieć, które miałem okazję odwiedzić i które jest chyba marzeniem, mogę powiedzieć, chyba wszystkich fotografów krajobrazu, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, to jest Patagonia, czyli najbardziej południowy skrawek Ameryki Południowej, gdzie rzeczywiście i ukształtowanie terenu, i pogoda, i cały krajobraz w zasadzie jest tak skonstruowany, że po prostu zdjęcia stamtąd wychodzą zawsze cudowne. Jest to miejsce takie dosyć skomplikowanym klimacie, bardzo silnych wiatrach, ale dające naprawdę mnóstwo satysfakcji. Miejsce odległe, bardzo popularne wśród fotografów, przede wszystkim zagranicznych, dlatego że no, wycieczka jest dosyć droga w tamten rejon, to od nas jest 15 tysięcy kilometrów, więc jest to kawałek, ale każdy w zasadzie, kto się interesuje fotografią krajobrazową, marzy o tym, żeby przynajmniej raz tam pojechać z aparatem. No a trzecie miejsce, o którym bym wspomniał, trochę związane z górami, a trochę nie, w którym również byłem i bardzo mi się podobało i wracałem tam już kilkakrotnie, to jest pustynia Wadi Rum w Jordanii, gdzie chodziłem pieszo podczas kilku swoich plenerów. Oczywiście głównym celem moich wypadów był trekking i fotografowanie, więc ja przemierzałem tę pustynię pieszo, przechodząc tam na każdym wypadzie około 80 kilometrów. I bardzo fajnym zjawiskiem na tej pustyni jest moment, kiedy po zachodzie słońca albo przed wschodem słońca krajobraz na kilka minut robi się czerwony. Tak naprawdę tym, można powiedzieć, że to łącznie trwa 10 minut, te dwie sytuacje, 5 minut po zachodzie, 5 minut przed wschodem. Dla tych 10 minut tak naprawdę było podporządkowane
zaplanowany cały dzień. Więc wędrówka tam pomiędzy poszczególnymi miejscami była tak zrobiona, żeby o wschodzie słońca i o zachodzie słońca być w miejscach najciekawszych fotograficznie po to, żeby zrobić te zdjęcia w momencie, kiedy ten krajobraz cały staje się na moment czerwony. Tam pustynia właśnie ma taki dosyć różowy piasek. Tam zresztą kręcą chyba wszystkie możliwe filmy o tematyce Marsa, podróży marsjańskich, więc to jest takie miejsce właśnie słynne z tego czerwonego krajobrazu, ale właśnie mało kto wie, ja sam o tym nie wiedziałem, dopóki pierwszy raz nie pojechałem, że właśnie po zachodzie i przed wschodem ten krajobraz robi się jeszcze bardziej czerwony niż w ciągu dnia, kiedy jednak ten piasek sprawia wrażenie takiego bardziej żółtawego. I tam chodziłeś z plecakiem 40 kg. 38 kg to jest rekord pierwszego dnia podczas ostatniego wypadu, który tam zrobiłem przed pandemią. Dosłownie przyjechałem z Jordanii, po dwóch dniach zamknęli granicę. Przyjechałem właśnie z tego planeru i wtedy miałem faktycznie 38 kg plecak, dlatego że na cały wypad musiałem wodę zabrać ze sobą, więc połowa wagi plecaka to tak naprawdę była woda, którą targałem i każdego dnia tej wody około 2 kg ubywało, więc z każdym dniem miałem ten plecak lżejszy, więc jak ostatniego dnia prawie po tygodniu wracałem, to już ten plecak był taki, że już praktycznie go nie czułem ze sobą, nie? Naszym gościem był Karolin Artowicz, fotograf górski. Dzięki ci piękne. Dzięki serdeczne.